Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym poradniku. Dzisiejszy temacik będzie dotyczył dokładnie tak, tego co widzimy przed sobą. A widzimy przed sobą elektrozawór, który jest zaworem upuszczającym paliwo, czyli wysokie ciśnienie na listwie paliwowej. Od razu na wstępie powiem, nie wiem jak uda się filmik, ponieważ po raz kolejny poleciał mi dym z okolic akumulatora w kamerze. I mamy pogodę troszeczkę dzisiaj słoneczną, aczkolwiek troszkę wiatru jest, więc może być przydźwięk słyszalny w mikrofonie, za co z góry przepraszam. Ogólnie rzecz biorąc, film powstał na prośbę Waszą. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często, gęsto borykacie się, widzę, z problemami takimi. Są dostępne serwisówki, czy opisy gdzieś, z których korzystacie, z serwisówek, czy w sieci zdobywacie te informacje, w których jest napisane, jakie napięcia powinien posiadać elektrozawór na przykład na biegu jałowym, jakie napięcie powinno się zdarzyć, czy powinno istnieć na elektrozaworze po włączeniu zapłonu, przyjmując oczywiście elektrozawór sprawnie. I dzisiaj tym tematem zajmiemy się, nie wiem jak to wyjdzie, ale lecimy, przechodzimy. W każdym bądź razie mamy elektrozawór. Do elektrozaworu wpiąłem sobie już dwie sondy swoje ostre i od razu powiem to, co mówię za każdym razem, jak spotykamy się z tego typu filmem. Sondy, pamiętajcie, nie wkuwamy w przewód. Możecie sobie wykonać coś takiego. Jest to igła, zgnieciona rurka, miedziana, hamulcowa, do tego wyprowadzony drucik, żeby było się za co przypinać. Taką igiełką nakuwacie się w środek, ale nie wbijacie się w przewód, dlatego że wiecie bardzo dobrze, że później nakuty przewód może korodować, może powodować, że będzie zielony, aż w pewnym momencie się utleni. No i właśnie, zrobi się psikus. Bez względu na to, czy jest to Wasz pojazd, czy jest to pojazd klienta, szanujmy się nawzajem. Dobra, przechodzimy do sedna. Więc tak, co przygotowałem? Przygotowałem dwa mierniki, dokładnie tak jak widzicie tutaj przed sobą. Dlaczego są dwa? Otóż zaraz tą sytuację wyjaśnię. Ponieważ pomiar napięcia tak naprawdę, jak każdy widzę podchodzi, no oczywiście z perspektywy patrząc na to, że samochód jest zasilany prądem stałym, więc większość osób podchodzi do pomiaru prądu stałego. Natomiast autorzy informacji czy serwisówek nie podają tak naprawdę, jakim miernikiem to sprawdzać, ponieważ nikt nie wie, jakim ktoś dysponuje. Natomiast nieopisane są informacje w niektórych opisach czy serwisówkach, że jest to sterowanie PWM-em, czyli wypełnieniem impulsu, które niekiedy stwarza naprawdę bardzo duży problem, jeśli chodzi o kwestię pomiaru. No i otóż tu jest takie właśnie małe sprostowanie. Jeżeli użyjemy tradycyjnego miernika, tak jak w tym momencie mamy tutaj, prawda? Jakiś tam dowolny, prawda? Jaki byśmy nie mieli miernik. Wyleciała bateria, ale to nie szkodzi. Zrobimy sobie taki eksperyment, jak robi większość osób. Miernik jest odpalony, przełączony tradycyjnie, tak jak robi to każdy, na prąd stały. No i oczywiście w tym momencie ja mam zapłon włączony i odczyt dokładnie, który mamy, to jest około 1 V. No mamy 0,99 V, czyli około 1 V mamy na pomiarze tego elektrozaworu, mierząc oczywiście prąd stały. No właśnie, no to więc chłopie, skoro gadasz o tym, że nie jest to prąd stały, bo nie jest to prąd stały, mimo że jest to instalacja samochodowa, dlaczego? Dlatego, że zawór tego typu, jak jest tutaj w tym pojeździe na przykład, o tym, ten, który pokazywałem przed chwilą, to jest zawór, który jest niskorezystacyjny, jeśli chodzi o kwestię cewki. I sytuacja jest taka. Gdybyśmy podłączyli do niego prąd stały i dali mu wartość 12 V, to w ten czas taki elektrozawór najnormalniej w życiu ulegnie uszkodzeniu.
To nie jest przekaźnik, jest to cewka, która jest płynnie otwierana, dlatego musi być tutaj sterowanie PWM-em. Jak jesteśmy przy PWM-ie, nie będę oczywiście rozwijał tutaj tego wątku, co tak naprawdę to jest, bo myślę, że taką informację możecie zasięgnąć sobie gdzieś tam w internecie. Natomiast nie jest to łatwa wartość do czytania, bynajmniej każdym miernikiem. Tak jak widzicie, w tym momencie mam taką wartość pokazaną około 1 V. No i dobra. Gdybyśmy się czepili zagadnienia, odpalam drugi miernik. On w tym momencie jest włączony na DC, czyli tradycyjnie prąd stały. Wpinamy się w ten miernik i mamy dokładnie taki sam, prawda, odczyt. Czyli co? Byśmy powiedzieli, że jest OK. No właśnie. Natomiast gdybyśmy mieli w tym momencie serwisówkę przed sobą, to nasza serwisówka mówi zupełnie co innego, że ta wartość napięcia powinna być wyższa. No więc dobrze, w takim układzie, jeżeli koleś mówi o tym, że nie jest to prąd stały, to przecież jaki jest problem przełączyć miernik na prąd zmienny. Więc przełączamy miernik na prąd zmienny. I co mamy? Na prądzie zmiennym mamy 0,0,7 V. Czyli co? Czyli nie jest to prąd stały. Nie jest to prąd zmienny. No to w takim układzie w czym jest rzecz? Otóż rzecz jest w tym, że ten miernik na przykład tutaj, który widzimy, nie czepiajmy się jeśli chodzi o kwestie firmy, bo jest dostępnych modeli bardzo wiele różnych mierników. To jest miernik, który posiada trój RMS-a, czyli mierzenie częstotliwości prądu stałego znacznie odbiegających od standardowej częstotliwości w sieci, jaka jest 50 Hz. Bo większość mierników, tak jak na przykład ten, to jest miernik, który ma odświeżanie przystosowane do częstotliwości sieci, a w sieci jest 50 Hz. Jeżeli jest mała tolerancja plus minus, to on najnormalniej w życiu wychwyci nam i pokaże wartość napięcia, jaka jest, ale nie pokaże nam tak naprawdę, jeżeli ta częstotliwość bardzo dużo odbiegnie. A w przypadku pomiaru elektrozaworu ta częstotliwość musi odbiegać, bo ona nie pracuje, ta cewka, na częstotliwości 50 Hz. No i dobrze. Mamy tutaj prąd zmienny sprawdzony. W tym momencie przechodzimy do miernika, który jest przełączony nadal na prąd stały i pokazuje nam wartość taką, jaką pokazuje, około 1 V. Ale w tym momencie miernik został przełączony w tryb prądu zmiennego. Oczywiście posiadając trój RMS-a, pokazuje nam już teraz prawidłową wartość. I w tym momencie pokazuje nam około, mówię około, bo to się waha, wiadomo, w zależności od tego, jak tam sterownik tam wysterowuje tą cewkę, ale generalnie mamy około 3,5 V. No właśnie, i tu jest teraz cała ta odpowiedź dzisiejszego filmu. Nie każdym miernikiem zmierzycie prawidłowo wartość napięcia, jakie istnieje faktycznie na elektrozaworze. Bo tak jak zobaczycie, elektrozawór jest wpięty. Dokładnie tak jak widzicie, tu jest wpięty. Ja nic nie ruszam, nic nie zmieniam. Leci sobie kabelek. No dobra, nie ma kabelka. Jest kabelek, proszę bardzo. To jest kabelek wpięty do miernika, więc nie ma jakichś cudów. Natomiast tu jest prąd zmienny, tu jest prąd zmienny, przemienny, jakbyśmy go nie nazywali, w każdym bądź razie nie jest prądem stałym. Jeżeli przełączę jeszcze raz miernik sobie ten, proszę bardzo, ten miernik nie pokazuje, tak jak widzicie, jest ustawiony na 200 V prądu zmiennego, nie pokazuje żadnych wartości. Dopiero miernik, który posiada trój RMS-a, pokazał nam tak naprawdę, jaka wartość faktycznie istnieje. Dlaczego taka wartość istnieje? Dlatego, że sterownik silnika jest w tym momencie włączony i gdybyśmy tak naprawdę przysłuchali się bardzo blisko i podeszli do tej cewki, ona piszczy. A musicie wiedzieć bardzo dobrze, że żadna z cewek nie będzie piszczała na prądzie stałym. Tak jak i przetwornica, jaka jest, to ona piszczeć może tylko, jeżeli jest tam jakaś wyższa częstotliwość zasilania. I tak jak tutaj jest na przykład około 3 V czy 3,5 V, ona jest częściowo, taka ceweczka, uchylona i pokazuje nam prawidłową wartość. No ale dobrze, skoro jesteśmy przy takim zagadnieniu, w takim układzie jesteśmy przełączeni na mierniczek,
który posiada trój RMS-a. I przechodzimy już w tym momencie do zmierzenia wartości, taką pewnie, jaką byście chcieli zobaczyć, jaka wartość występuje po odpaleniu silnika. Więc przechodzę do odpalenia i obserwujemy. No właśnie, i tak jak w tym momencie widzicie, wartość jest około 4,2 V, czyli elektrozawór został w większym procencie uchylony niż na pozycji silnika zgaszonego. Także widzicie, ta wartość się zmieniła w zależności od tego, czy był pojazd odpalony, czy nie. Gdybyśmy sobie taki sam test zrobili na mierniku, tym, który widzicie tutaj z tym zielonym środkiem, on by pokazał najnormalniej w życiu prawie nic, czyli wartości, które tak naprawdę byśmy myśleli, że problem pochodzi na pewno z komputera, bo komputer, zasilając elektrozawór, zasilił nam za niskim napięciem, takim oczywiście, jaki byśmy odczytali z tego prawego miernika. Tak to właśnie wygląda. I teraz pokażę Wam jeszcze taką ciekawostkę. Oczywiście to już jest rzecz dla tych, którzy wytrwali do końca, zechcieli oglądać ten film, bo wierzcie mi, że nie wszyscy filmy oglądają metodą z psychologii. Tak, ja już wiem i jest ok. Więc teraz Wam powiem, ze względu na to, że wytrwaliście, nie interesuje nas pomiar napięcia. Natomiast co? Widzicie, elektrozawór mamy wpięty, prawda? I teraz tak, co się stanie, jak ja wypnę elektrozawór? Wypinam wtyczkę, może je tak, troszeczkę to odsuniemy, żebyście widzieli. Wypinam wtyczkę z elektrozaworu. Wartość zaczyna się podnosić, zaczyna skakać, czyli ten pomiar zaczyna się robić. Już w tym momencie nie jest odczytywany jako prąd zmienny z PWM-a, tylko możemy sobie mierniczek przełączyć na prąd stały. I to już jest wartość napięcia 8,9. Mówimy około, prawda? Taka wartość jest prądu stałego na wypiętym elektrozaworze. I teraz uwaga, ciekawostka taka. Myślę, że z tego skorzystacie. Wpiąłem ponownie wtyczkę. Na wyświetlaczu mamy 0,0. To, co jest aktualnie, możemy przyznać, że tego w ogóle nie ma. I w tym momencie pokażę Wam jedną rzecz. Zapłon jest włączony, wtyczka jest wpięta. Przechodzę do próby odpalenia silnika. No właśnie. I tak jak widzieliście, silnik nie odpalił. Czyli nasz sterownik silnika nie dał zgody. Jaka informacja może się Wam teraz przydać, bardzo cenna z tego? Bardzo często, gęsto może się zdarzyć sytuacja taka, bo już przerabiałem to wielokrotnie, że na przykład jest któryś z pinów na wtyczce połączeniowej od elektrozaworu luźny, delikatny, zielony, podgięty. Ewentualnie jest problem jakiś po prostu z połączenia, bo zrobiło się tam delikatnie zielone, czy pin się, powiedzmy, delikatnie utlenił. I w ten czas zdarza się sytuacja taka. Cewka pobiera dosyć duży prąd i po włączeniu zapłonu, czy próby rozruchu, najnormalniej w życiu, jeżeli on straci połączenie, to silnik odpali, zgaśnie, po czym już odpalić nie chce. I taka sytuacja właśnie może się zdarzyć bardzo często. I w ten czas trzeba, no co zrobić? Najnormalniej w życiu wyłączyć zapłon, poczekać chwilkę i samochód już wtedy odpali. Także patrzcie, ja w tym momencie co robię? Pójdę sobie najnormalniej w życiu, bo już w tym momencie widzicie wartość ta, która jest zerowa, można powiedzieć, na mierniku, jest dalej przez cały czas pokazywana. Wszystko jest dalej wpięte tak, jak było. Zrobię reset w tym momencie zapłonu.
i w tym momencie będzie próba startu. Także widzicie, taka mała pierdoła, drobnostka, a może się Wam czasem przydać, może się czasem jakaś informacja przydać taka, jak sprawdzić pewną rzecz, bo naprawdę w common railach psikusów różnych wariantów, które mogą zrobić nam problem, jest bardzo dużo. No właśnie, i tu Was coś dziwi, że ja jeszcze jestem. Jestem. Dlaczego? Dlatego, że zapomniałem Wam dodać pewną informację. Dlaczego po wypięciu tego elektrozaworu i wpięciu już nie pojawia się napięcie żadne, które steruje tym PWM-em elektrozawór? Dlatego, że jest to elektrozawór główny, który odpowiada za bezpieczeństwo całego układu ciśnieniowego. A tak jak w tym przypadku tego układu, tutaj mamy ciśnienie maksymalne 1600 barów. I żeby nie zdarzyła się sytuacja tego typu, że podczas kolizji wypiął się elektrozawór i ciśnienie uszkodziło układ wtryskowy, to jest po prostu zabezpieczenie. Czyli coś zdarzyło się z układem bezpieczeństwa, nastąpiło rozłączenie tego systemu, ale niestety już ponownie nie wróci, dopiero po wyłączeniu dłuższym i włączeniu zapłonu ponownie. Także macie jeszcze taką drobniutką informację. Także jeszcze raz dziękuję, pozdrowionka, trzymajcie się, cześć.